Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy Rosja jest częścią Zachodu? Czy Jordan Peterson uwierzył w rosyjską propagandę? I czy Szymon Pękala ma rację, gdy krytykuje pana Petersona? Zapraszam. Z góry zaznaczam, że będę starał się jak ognia unikać stricte politycznych wypowiedzi na temat bieżącej polityki. Natomiast będę starał się skupiać na bardzo ogólnych, powiedzmy zdroworozsądkowych zasadach, którymi powinniśmy się kierować, plus poruszę jeden temat, który jest taki stricte z pogranicza filozofii i teologii. Najpierw jeśli chodzi o taką ogólną sytuację i potencjalne, powiedzmy, kwestie polityczne, to tutaj bardzo zachęcam do roztropności po prostu, to znaczy do tego, żebyśmy my, jako Polacy, starali się tą obecną sytuację geopolityczną jak najspokojniej, jak najroztropniej ocenić. I wcale nie jest ona bardzo prosta, bardzo oczywista. To znaczy bez wątpienia jest tutaj mnóstwo wielowątkowych zagadnień, które należy uwzględnić, jeśli myślimy o planowaniu naszej przyszłości. A z racji, że żyjemy w państwie, które rządzone jest w ten, a nie w inny sposób, mam na myśli wybór władzy, każdy, kto ma prawo do głosu, powinien starać się zorientować w tym, co się dzieje. I jeśli dla kogoś to jest dziwne, że mówię, że sytuacja nie jest oczywista, to proszę po prostu się zastanowić, jak to zawsze w historii było. To znaczy, zawsze tak było w historii, że rzeczy działy się wielowątkowo, że to, co się działo, tak powiedzmy, na powierzchni, zawsze miało głęboko również ukryte przyczyny, zawsze były grupy interesów, które na takie zjawiska, które później widać na zewnątrz, wpływały. I zadaniem państwa, zadaniem rządzących jest zadbać o dobro swoich obywateli. To jest podstawowe zadanie. Ono nie jest tak banalnie proste, że to oznacza, a no to po prostu w nic się nie angażujemy i się bronimy, albo właśnie angażujemy się jak najwięcej po to, żeby się obronić. No to wymaga pewnej roztropności, pewnego wyważenia, wybadania, jakie są grupy interesów, kto w którym kierunku idzie, kto w jakim kierunku chce nas wykorzystać. I do tego potrzeba faktycznie pewnych informacji. I jeśli chodzi o tą obecną dramę, to znaczy pana Petersona, który nagrał materiał długi, 50-minutowy materiał, co do którego uważam, że warto go wysłuchać, to znaczy jeśli ktoś jest faktycznie zainteresowany tym, co się dzieje, powiedzmy troszkę poważniej chce do tego podejść, to jak najbardziej warto tego materiału wysłuchać, się z nim skonfrontować. Polecam również wysłuchać odpowiedź Szymona Pękali, krótką, 11-minutową, w której on wskazuje na to, co postrzega jako błędne. Ja, jak wspomniałem, nie uważam się za autorytet, który będzie rozstrzygał, który ma rację. Uważam, że warto wysłuchać i jednego, i drugiego. Pan Peterson raczej idzie w tą stronę, że głosi pogląd, iż Zachód jako taki powinien szukać jak najszybciej zakończenia tego konfliktu. Uważa on, że jest niezwykle niebezpiecznym, aby zapędzać Putina dalej w róg, ze względu na to, że jest tak w taki kozi róg, powiedzmy tak, czy jak, że będzie jak z takim szczurem, który jest, gdy jest zapędzony i nie ma dokąd uciekać, to może nagle rzucić się na swojego oprawcę i że może w przypadku jednak państwa, które dysponuje bronią atomową, że jednak próba zapędzenia go w taki kąt będzie, może mieć katastrofalne skutki. I pan Peterson dosyć długo mówi o całej sytuacji, porusza wiele różnych ciekawych wątków. Co do niektórych z nich Szymon Pękala się odnosi i je krytykuje. I na przykład krytykuje on wypowiedź pana Petersona i do tego przede wszystkim chciałbym się odnieść, gdzie pan Peterson mówi, że Rosja jest częścią Zachodu. I to jest faktycznie moim zdaniem ciekawa rzecz, taka, co do której my jako Polacy faktycznie powinniśmy się wypowiedzieć, bo u nas właśnie mamy Feliksa Konecznego, który zbadał sprawę cywilizacji być może jak nikt inny na świecie i
przedstawił tą naukę o cywilizacjach, powiedzmy, w dosyć spójny, prosty sposób. A więc Jordan Peterson twierdzi, że Rosja jest częścią Zachodu, a Szymon Pękala twierdzi, że Rosja nie jest częścią Zachodu. Jak to jest? No, chodzi o to, że Zachód to nie jest jedno bardzo precyzyjne pojęcie. Chodzi o to, że możemy je rozumieć bardzo różnie. I Szymon Pękala rozumie ten Zachód jako, powiedzmy, coś, co mniej więcej by się pokrywało z takimi ideałami rewolucji francuskiej. Taka wolność, równość i braterstwo. Ja trochę tutaj to może przesadzam, ale mniej więcej to jest dla niego coś takiego. Czyli to są takie państwa, które cenią sobie wolność, które cenią demokrację, które jakby kierują się takimi, powiedzmy, ideałami Unii Europejskiej, ewentualnie Stanów Zjednoczonych, i one mają, powiedzmy, bardziej konserwatywne objawy jak republikanie w Stanach Zjednoczonych i bardziej liberalne objawy jak niektórzy politycy zarówno w Stanach, jak i w Europie, ale to byłby dla niego Zachód, natomiast Rosja ewidentnie już do tego świata nie należy, dlatego że ma w tradycji bardziej, powiedzmy, ugruntowane, ukorzenione rządy autorytarne, to jest dla nich naturalna forma rządów i jeśli jest tam demokracja, to bardziej jest ona fasadowa i w momencie jakiegokolwiek kryzysu od razu się rozpada i wraca do formy autorytarnej. Nie kierują się oni, powiedzmy, tymi samymi wartościami również, czyli wolność osobista nie jest według Szymona Pękali tam tym, powiedzmy, taką nienaruszalną wartością, to jest bardziej właśnie, powiedzmy, społeczeństwo nastawione na całość, na społeczeństwo jako całość, na konglomerat, a nie na jednostkę i jej wolność. Myślę, że można by dyskutować, czy współczesna Europa faktycznie ceni wolność jednostki. To myślę, że w ostatnich 2 latach niewiele byliśmy lepsi od Wschodu, czy w ogóle od kogokolwiek, jeśli chodzi o wolności osobiste. Natomiast moim zdaniem to nie jest optymalna definicja Zachodu jako takiego. To znaczy, warto, żebyśmy się właśnie nad tym zastanowili i dlatego też nagrywam dzisiaj ten materiał. Co to znaczy Zachód? Otóż, moim zdaniem, powinniśmy wrócić do tych precyzyjnych definicji Feliksa Konecznego. Mam nadzieję, że nie słychać za bardzo tej piły tam gdzieś z tyłu. Jestem teraz w trakcie obozu dla dziewcząt w Szczytnej i nagrywam to zupełnie na świeżym powietrzu, jak zresztą myślę, że widać. Mam nadzieję, że bardzo to nie przeszkadza. Wracam do tematu. Otóż, moim zdaniem, lepiej wrócić do tych jasnych pojęć Feliksa Konecznego. I on mówi, że w Europie mamy do czynienia z dwoma cywilizacjami. Przede wszystkim z cywilizacją łacińską i cywilizacją bizantyjską. I te dwie cywilizacje biją się trochę między sobą w Europie. Niektóre państwa przyjmują cywilizację łacińską, inne bizantyjską, a inne mają nieustanną wojnę we własnym niejako obrębie pomiędzy tymi dwoma cywilizacjami. Czym się różnią? Może najpierw w czym są podobne. Otóż każda z nich buduje na własności prywatnej, czyli stosunek jednostki do majątku. Każda z nich buduje na monogamii, która również po prostu dla jednej i dla drugiej jest fundamentalna. Natomiast czym się będą różniły? Każda z nich ma bardzo wyraźny element oddzielenia władzy świeckiej od władzy państwowej. I tutaj dochodzimy już do punktu, w którym te dwie cywilizacje będą się różniły, bo i jedna, i druga ma odróżnioną władzę świecką i władzę państwową, natomiast cywilizacja łacińska inaczej je ustawia hierarchicznie niż cywilizacja bizantyjska. To jest najważniejsza różnica, która będzie wchodziła tak filozoficznie naprawdę do samego, można powiedzieć, sedna, do samego dna, do samego rdzenia duszy tychże cywilizacji. Otóż w cywilizacji łacińskiej te dwie władze są od siebie niezależne. Mają współpracować i próbować rozwiązać, jeśli dochodzi do jakichś konfliktów, powiedzmy, pomiędzy kompetencjami, próbować rozwiązać je w miarę pokojowo, to znaczy rozstrzygnąć, co do kompetencji której władzy należy.
W przypadku w cywilizacji bizantyjskiej będzie to zupełnie inne podejście i o tym Szymon Pękala też wspomina w swoim materiale, nie nazywając tego cywilizacją bizantyjską, tylko mówiąc właśnie o Rosji. W cywilizacji bizantyjskiej faktycznie ta hierarchia będzie bardzo wyraźnie inna, to znaczy władza duchowna zawsze będzie postrzegana naturalnie jako narzędzie władzy świeckiej. Tam władza duchowna nigdy się nie uzależniła i cywilizacyjnie, można powiedzieć, utworzyło to, stworzyło to jeden z fundamentów tejże cywilizacji. Dlaczego to jest tak ważne? No bo to jest ogromna różnica w mentalności i w praktycznym funkcjonowaniu, gdy mamy dwie władze, które mają, powiedzmy, sprawują władzę nad tymi samymi ludźmi, ich kompetencje się w jakiś sposób przenikają, to stwarza bardzo dobre warunki dla samego człowieka, dla jednostki, bo zawsze jedna władza może w jakiś sposób miarkować drugą władzę i to jest typowe dla cywilizacji łacińskiej, to znaczy papież, który może ekskomunikować chociażby cesarza, to jest zawsze jakiś tam hamulec przed jakimś tyranickimi zapędami cesarza i z drugiej strony cesarz też może czasami w razie potrzeby zainterweniować, jeśli w przypadku, powiedzmy, sprawowania władzy w kościele coś tam się dzieje nie tak. Oczywiście jest to temat niezwykle śliski, tak? Bo na ile papież może zainterweniować, na ile cesarz może zainterweniować, to są bardzo trudne i bardzo ciekawe tematy. Były już takie kryzysy, gdzie faktycznie cesarz zmuszał papieży do abdykacji i faktycznie wydaje się, że innej opcji wtedy nie było, to znaczy nie udało się wypracować lepszego rozwiązania wtedy, gdy istniało, tak w cudzysłowie, trzech papieży, to znaczy jeden był prawdziwy, ale dwóch antypapieży i nie dało się za bardzo rozstrzygnąć tego sporu, no faktycznie władza cesarska bardzo się do tego przyczyniła, po prostu to zmuszając papieży do abdykacji i prowokując nowy wybór papieża przez kardynałów. Czy nie przekroczył swoich kompetencji cesarz? Być może przekroczył. Natomiast w praktyce udało się w jakiś sposób zażegnać kryzys, który trwał ponad 100 lat, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam. A więc zasadniczo tak, dla zwykłego człowieka jest to niezwykle korzystne, gdy są te dwie władze, gdy one w jakiś sposób muszą się wzajemnie ze sobą dogadać i w jakiś sposób mogą się też kontrolować w odpowiednich sobie dziedzinach. Zupełnie inaczej jest, gdy jest tylko jedna najwyższa władza, władza świecka i władza duchowna jest tylko podwykonawcą. To jest wtedy władza absolutna, totalitarna, tak jakby nawet jeśli realizowana jest w jakiś demokratyczny sposób, to jest władzą absolutną, władzą, która nie ma żadnej instytucji kontrolnej i dlatego też właśnie te cywilizacje bizantyjskie zawsze będą miały faktycznie taką tendencję do pewnego autorytaryzmu, bo siłą rzeczy cywilizacyjnie po prostu nie mają za bardzo jakiegoś oparcia, które by sprawiło, że ten człowiek miałby instytucję, do której mógłby się uciec. Nawet w jego mentalności właśnie tego za bardzo nie ma, a więc mamy cywilizację łacińską i bizantyjską. Tylko problem polega na tym, że nie można powiedzieć tak po prostu, że na zachodzie Europa i Stany Zjednoczone to jest cywilizacja łacińska, a na wschodzie, na przykład właśnie w Rosji, mamy cywilizację bizantyjską. No tak proste to nie jest. I to sprawia, że to pytanie jest faktycznie bardzo ciekawe. Mianowicie, konieczne zauważaj, bardzo słusznie, że na przykład w Niemczech mamy bardzo wyraźną cywilizację bizantyjską, która zmaga się z cywilizacją łacińską. I on mówi, że tam trwa nieustanna wojna pomiędzy tymi dwoma cywilizacjami. Są takie bardzo ciekawe przejawy do dzisiaj tego bizantynizmu niemieckiego, chociażby to, że pastorzy protestanccy, podobnie jak kapłani katoliccy, są opłacani przez państwo niemieckie, dostają pensję jako urzędnicy państwowi. No to jest właśnie to. Bardziej jakby takiego jaskrawego przelawu bizantyjskiej cywilizacji nie ma, czy powiedzmy są, ale trudno jest go tak, powiedzmy, namacalnie w tej chwili zobaczyć. Państwo, które opłaca jako swoich urzędników osoby duchowne. W przypadku cywilizacji bizantyjskiej w Niemczech faktycznie jest tych przejawów bardzo dużo. Mamy tam nieustanną tendencję do tego, żeby władza świecka dominowała nad władzą duchowną. Konieczne zauważa, że cywilizacja bizantyjska zawsze będzie dążyła, czy miała tendencję do doceniania siły, do promowania siły ponad ducha, czyli w sensie takim szerokim ponad myśl. Dlaczego? No dlatego, że władza świecka dominuje. I skoro ta władza, która jest, powiedzmy, taką władzą właśnie duchowną, tak, skierowaną na duszę,
na to, co duchowe. Jeśli ona jest pod, to zawsze te rzeczy będą drugorzędne. I to widać też nawet w katolicyzmie niemieckim. Nie przez przypadek to właśnie Niemcy mieli może najbardziej, a jeśli nie najbardziej, to prawie najbardziej rozwiniętą taką myśl podboju chrystianizacyjnego, to znaczy nawracania pogan poprzez pogan, poprzez podbój. To jest wyraz myśli bizantyjskiej. Jakby dominuje, ma zdominować siła, władza świecka, to ona ma wszystko zdominować, a duch przyjdzie potem, tak? A prawda przyjdzie potem, a myśl przyjdzie potem, a no właśnie, dusza przyjdzie potem. Ciało, które dominuje nad duszą. To jest, można powiedzieć, w skrócie rdzeń cywilizacji bizantyjskiej. Natomiast, jak wspomniałem wcześniej, nie jest to takie proste, że mamy w Rosji bizantynizm, a na zachodzie mamy cywilizację łacińską. Swoją drogą, tutaj warto powiedzieć kilka dobrych słów o Polsce, która bez wątpienia jest jednym z najczystszych przejawów cywilizacji łacińskiej, może była jednym z najczystszych przejawów, bo dzisiaj mamy już do czynienia w ogóle. Czy jeszcze można mówić o zdegenerowanej cywilizacji łacińskiej, czy raczej powinniśmy mówić już o takiej cywilizacji postchrześcijańskiej, powstającej gdzieś tam na gruzach cywilizacji łacińskiej? Myślę, że to jest kwestia sporna, dyskutowalna. Natomiast bez wątpienia wciąż jeszcze dzisiaj w Polsce można dostrzec, bardzo dużo przejawów cywilizacji łacińskiej, bardzo dużo pozostałości. Chociażby sam fakt, że Polacy są tak bardzo zainteresowani sprawami duchownymi, że one ewidentnie odgrywają w takiej świadomości przeciętnego Polaka kluczową rolę. Tak, Polak nie przechodzi obojętnie obok tych spraw, powiedzmy, no, duchownych, takich religijnych, tych spraw najważniejszych. Właśnie one są dla nas najważniejsze. I czy to jest nienawiść, antyklerykalizm, czy to jest miłość i powiedzmy klerykalizm, tak? To już jest sprawa, po której stronie się człowiek opowiada, ale pytanie, jakby samo pytanie jest postrzegane przez Polaków, praktycznie wszystkich, jako pytanie absolutnie kluczowe. I to naprawdę widać po prostu na ulicy, tak? To znaczy w Niemczech, gdy kapłan idzie w sutannie, nikogo to nie interesuje. Ludzie są tak samo chłodno obojętni, tak samo przyjaźni, tak po prostu normalnie. W Polsce to wzbudza ogromne emocje. Jedni się cieszą i dają temu wyraz bardzo wyraźnie, inni od razu pałają nienawiścią i dają również temu wyraz bardzo wyraźnie. Ta różnica jest niezwykle odczuwalna i moim zdaniem jest to nie tylko świadectwo naszego charakteru, ale również świadectwo tego, że właśnie postrzegamy te kwestie duchowne jako kwestie absolutnie kluczowe i fundamentalne. No wróćmy do naszego rozróżnienia albo pytania, czy Rosja jest częścią Zachodu. No właśnie, jeśli byśmy chcieli przyjąć kryterium, że tylko cywilizacja łacińska to faktycznie zasługuje na miano Zachód, no to wtedy nie jest częścią Zachodu, tylko że wtedy musielibyśmy najprawdopodobniej Niemcy też wyciąć z tego Zachodu, co jest w pewnym sensie kuszącą propozycją, powiedziałbym, ale jednak chyba nie byłoby to do końca adekwatne. I również jeśli chodzi o dużą część, powiedzmy, współczesnego Zachodu właśnie, Europy i Stanów Zjednoczonych, to faktycznie czy można tam jeszcze mówić o cywilizacji łacińskiej, jest to wysoce wątpliwe. Sama Unia Europejska bez wątpienia jest również bardzo wyraźnie bizantyjska, no jest w pewnym stopniu odbiciem Niemiec, taką projekcją, można powiedzieć, Niemiec na całą Europę w pewnym stopniu i bez wątpienia jest to widoczne. Prymat tego, co materialne, jest bardzo wyraźny. Tam mamy jednocześnie do czynienia z rewolucyjnymi stricte ideami i to trudno mówić, to znaczy jeśli chcemy przyjąć właśnie Unię Europejską i Stany Zjednoczone w ich, powiedzmy, takiej obecnej formie, tak, czyli Joe Biden i współczesna Unia Europejska, jeśli chcemy to przyjąć za cywilizację Zachodu czy za właśnie Zachód, to tak, Rosja do tego nie należy, natomiast można by zadać sobie pytanie, czy Polska faktycznie do tego należy. Byłoby to moim zdaniem wątpliwe, a ja na pewno bym nie chciał, żeby Polska należała do takiego Zachodu. To znaczy, jeśli chcemy jako definicję Zachodu podać te ideały, takie powiedzmy postrewolucyjne i postchrześcijańskie ideały, tą mieszankę, którą widzimy we współczesnej Unii Europejskiej, która no, w dużej mierze zaczyna przypominać się Związek Radziecki, to znaczy ten natłok
przykazań, chciałem powiedzieć, w pewnym sensie przykazań, tak? Tych praw, które są produkowane nieustannie, zupełna niezdolność do rozpoznania prawdziwych problemów, wytwarzanie tysiąca różnych deklaracji i przepisów, które no na pewno nie troszczą się o to, żeby obywatelom żyło się lepiej. To na pewno nie ma już nic wspólnego z cywilizacją łacińską. Jeśli chcemy się z takim Zachodem identyfikować, no to wtedy tak można powiedzieć, że Rosja do tego kręgu cywilizacyjnego nie należy. Moim zdaniem dla katolika nie bardzo jest sens myśleć o takim Zachodzie, o tym znaczeniu tego słowa. Moim zdaniem powinniśmy mówić w tych kategoriach, w sensie w kategoriach cywilizacji łacińskiej i bizantyjskiej. Powinniśmy dostrzec, że Rosja jest bardzo wyraźnym, praktycznie jednoznacznym przedstawicielem cywilizacji bizantyjskiej. To ma swoje wady i zalety. Należy je odpowiednio wyważyć, tak, i zdawać sobie z nich sprawę przy podejmowaniu decyzji. No, to już tutaj powiedzmy nasze decyzje jako pojedynczych obywateli mają stosunkowo małe znaczenie, ale tak w kontekście całej polityki. A wydaje mi się, że mówienie o Zachodzie jako takim, jako o jednym spójnym konglomeracie, czy jednej spójnej wizji, uważam, że jest nieadekwatne, jest mylące. To znaczy, wydaje mi się, że nie można powiedzieć o Zachodzie jako o faktycznie czymś, co jest spójne. Tak, mamy tam różne cywilizacje, które się ze sobą spierają. Mamy pozostałości cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej. Mamy bardzo wyraźne przejawy takiej postchrześcijańskiej i postrewolucyjnej cywilizacji, której reprezentantem moim zdaniem jest bardzo wyraźnym właśnie Unia Europejska i jej obecna polityka. A więc czy Rosja należy do Zachodu? Moim zdaniem pytanie jest po prostu źle postawione. Czy należy do tego postrewolucyjnego i postchrześcijańskiego Zachodu? No na pewno nie, ale to akurat nie ma dla nas znaczenia. Należy do cywilizacji bizantyjskiej i trzeba to uwzględnić. I po prostu tylko tyle i aż tyle. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, polecam również niedawny materiał pani Magdaleny Ziętek-Wielomskiej. Polska ginie za Wall Street, czy Polska umiera za Wall Street. Tytuł może brzmieć, powiedzmy, w jakiś sposób prowokacyjnie, ewidentnie wskazując, że tutaj na pewno robimy coś złego w tą stronę. Natomiast myślę, że jest cenną analizą, po prostu cenną analizą właśnie cywilizacyjną na przestrzeni historii. Powiedzmy cywilizacji anglosaskiej, która jest takim odpryskiem, mutacją cywilizacji łacińskiej, bo oczywiście ta cywilizacja łacińska się modyfikowała i później protestantyzm ją zdewastował i cywilizacja anglosaska jest czymś, co no, jest dewastacją cywilizacji łacińskiej. Ona tam o tym opowiada w kontekście Polski, naszej cywilizacji, ale też naszej polityki. Podlinkuję zarówno materiał pana Jordana Petersona, jak i Szymona Pękali, jak i pani Magdaleny Ziętek-Wielomskiej i zachęcam do tego, żeby do tych spraw podchodzić ze spokojem, z roztropnością, żeby słuchać, dowiadywać się, informować i starać się najlepiej, jak potrafimy, sytuację ocenić. A na pewno przede wszystkim w tym wszystkim trwajmy w modlitwie za naszą ojczyznę, za to, żeby nasi rządzący znaleźli roztropność, mądrość, siłę do tego, żeby dobre decyzje podejmować, żeby w tych trudnych czasach, bo no, czasy są ewidentnie bardzo niebezpieczne, żeby znaleźli taką drogę, żeby to było dla nas, dla naszego narodu, dla przyszłych pokoleń Polaków, żeby to było naprawdę dobre. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.